Pomysł na rewitalizację ratusza pojawił się ponad 10 lat temu. Włodarze Ścinawy w tym roku zdecydowali o rozpoczęciu prac. Wprowadziliśmy to zadanie inwestycyjne do budżetu tegorocznego. No i w tej chwili w połowie września wybraliśmy wykonawcę. Na zagospodarowanie trzeciego piętra jest konkretny plan. Będzie duża sala konferencyjna, gdzie będą odbywały się sesje Rady Miejskiej między innymi. Też będzie tam biuro Rady Miejskiej. W ramach inwestycji, którą właśnie rozpoczęliśmy, będzie budowana winda w szybie klatki schodowej, która będzie też dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Prace będą przebiegać etapami. Rewitalizacja powinna zakończyć się samego ratusza w drugiej połowie przyszłego roku. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe elementy rynku, to myślę, że w ciągu dwóch następnych lat. Mieszkańcy Ścinawy cieszą się, że ratusz zostanie wyremontowany. No myślę, że czas najwyższy zrobić, odremontować go, bo nie jest wizytówką w tej chwili, jak widzimy. Po prostu podoba mi się to, że w środku miasta będzie ładnie wyglądało. Władze Ścinawy zamierzają poprawić wizerunek i atrakcyjność miasta w ciągu kilku najbliższych lat.